Nie ma bukwy bardziej babskiej niż B. B jest babą. Babą najbabszym. B jest babą, babą, babą. Witam Państwa w Nowej Gdyni. W innej premierze książkowej. No, tu mamy co jakiś czas takie spotkania. Zapraszam. A dzisiaj nie mniej ciekawy Bogusław Bujała. Dzień dobry. Znany chyba większości z Państwa. Ja już sobie usiądę. Bogusław Bujała, proszę Państwa, ten oto człowiek jest poetą. Ostatnio stał się też prozaikiem. Znany jest m.in. ze słynnego wieczoru autorskiego tu w Nowej Gdyni, kiedy to na siłowni czytaliśmy razem wiersze panu i paniom ćwiczącym. I wtedy taką mogę opowiedzieć anegdotę, że Bogusław przeczytał jednej pani ćwiczącej wiersz, a pani mówi: ja lepsze piszę. Natomiast drugi pan... Ale ja lepiej wyglądam. Tak ostro pakujący. Mówi: to bardzo dobra inicjatywa, bo ja to nie mam czasu. Nie mam czasu czytać poezji, a dzięki temu mogę trochę się zapoznać. Złożyło, że akurat dwie ostatnie książki są prozatorskie, ale jednak są czuć ten poetycki background, doświadczenie, dbałość o słowo. To tak mówisz jak krytyk o swojej książce. Tak, no bo ja o tak piszę. Znaczko. Dobrze. No to powiedz, dlaczego? Dlaczego teraz w kierunku prozy? Dlaczego w kierunku prozy? To jest tak, że z wiekiem człowiek tęskni ku takim bardziej szerszym narracją, większym objętością. Jak powiedziałem, to nie jest zupełnie odcięcie się od dotychczasowych takich poetyckich, przyzwyczajenia do poetyckiego przedstawienia świata, no bo każdy, kto przeczytał tę książkę, to zauważy, że jest, oprócz tego, że tam nie ma urwanych wersów przed końcem strony, no to jest to jednak książka nasycona poezją. W takim większym czy mniejszym stopniu. Dlaczego akurat tak? No, zgodnie z opinią jednego z moich ulubionych pisarzy, Nabokowa, który uważał, że nie ma jakościowej czy jakiejś istotnej różnicy między poezją a prozą, że wszystkie jakby kryteria, dzięki którym się ocenia prozę czy poezję, są identyczne. Te wszystkie treści, które tam są, powiedzmy, że 100 opowiadań na różne bardzo tematy, dlaczego nie zostały potraktowane jako 100 różnych wierszy? Oczywiście spokojnie mógłbym to zrobić w postaci 100 wierszy. Albo prus poetycki. Albo prus poetycki. No to ja to traktuję troszeczkę jak prozę poetycką. Dlatego, że jednak to ilość skojarzeń i ta rzeczywistość, którą opisuję, bo w znacznej części jest to, są to rzeczywiste zdarzenia, które są tutaj zaznaczone datami, kiedy się wydarzyły. Więc ta rzeczywistość jednak rozsadzała rozmiary takiego wiersza. Nie na jednej metaforze wisi taki tekst. Jeśli pewnych rzeczy nie uchwyci, to wcale nie znaczy, że jakby jakość tego tekstu jest dużo gorsza. No dobrze, ale trochę pomijasz ten aspekt, że to są dwie książki w jednej, prawda? Bo mamy takie fragmenty poświęcone kolejnym literom. Tak, to może właśnie powinniśmy od tego zacząć. Tak? I one spokojnie mogłyby być prozami poetyckimi. Tak, tak. I mamy opowiadanka, nowelki małe, takie fragmenty już bardziej prozatorskie, tak, które są wymieszane, jeden ten cykl z drugim jest wymieszany. No właśnie,
pytanie, czemu dwie książki w jednej? Dlaczego dwie książki w jednej? Rzeczywiście pierwotnie powstała część z literami, czyli co to znaczy część z literami? Miałem taki fanaberię zabawić się słowami. To było kompletnie niekomercyjne działanie, tylko dla siebie, tylko dla siebie. Nawet niewiele osób wiedziało, że coś takiego napisałem. I to była zabawa polegająca na tym, wynikająca z jakiegoś takiego zastanowienia, dlaczego akurat litera A ma taki kształt. Dlaczego ona jest akurat pierwszą literą? Dlaczego akurat brzmieniowo również jest litera A jako pierwsza? Dlaczego B ma takie brzuchy i dlaczego brzmi jak litera, która ma w sobie jakieś napęcznienie? Ja to tak odbieram. Oczywiście to jest przefiltrowane przez moją wrażliwość. Oczywiście ja mogę robić sobie jakieś koncepty, że na przykład litera, nie wiem, T jest jak tramwaj. No i próbować to uzasadnić, ale to w ogóle jestem na tyle inteligentny i na tyle sprawny warsztatowo, że to mogę zrobić. Natomiast to nie temu ma służyć taka zabawa, tylko rzeczywiście chciałem dotrzeć do tego, co we mnie wzbudza dana litera. My bez przerwy posługujemy się literami i zapominamy o tym, nie analizujemy tam. My poeci analizujemy często zdania. Analizujemy zestawienie poszczególnych słów, analizujemy słowa, więc to bym powiedział, że to jest tak jakby podkręcenie mikroskopu w kierunku samej dosłownie litery. Ale to była zabawa, to nie była żadna praca naukowa i bawiłem się tym, sporządziłem wszystkie te litery. Zazwyczaj to trwało trochę zastanawiania przez 2-3 dni i jeden dzień pisania. No i to zostało odłożone ad acta. Po pewnym czasie, mając pewne doświadczenia życiowe, pewne obserwacje ze strony mojej rodziny, o historię, no jestem gadułem. Gadam o rozmaitych historiach. Niektóre historie mnie tak interesują, że chcę je opowiedzieć. To niekoniecznie są moje historie, ale to są historie, które mają zazwyczaj jedną stronę, dwie strony. Natomiast zacząłem widzieć w tych historiach, że one naśladują jakby pewną ideę, która została przedstawiona w postaci litery. No i zacząłem się zastanawiać, czy to jest jakiś taki schemat w mojej głowie, że ja jednocześnie opisując jakieś realne zdarzenie, wchodzę w jakieś kolejny, które w innej takiej wymyślonej sytuacji, dzięki którym napisałem taką, może to jest trochę niejasne, ale myślę, że jest być może we mnie jakaś taka matryca, jakieś tam przerzutnie, czy metafory, czy ta dana idea jest no bardzo podobna do tego, jak opisuję na przykład moją babcię i litera B, czy jak opisuję tego pierwszego w całej tej książce i w mojej historii rodzinnej dziadka i literę A, no to znajdowałem pewne analogie. I tak głębiej się nad tym zastanawiałem, zacząłem opisywać te historie, jakby próbując znaleźć jakąś analogię. Nie opisałem wszystkich istotnych historii dla siebie, tylko te, które uznałem, że mają jakiś związek z tymi literami. No i to jest taka idea. Natomiast gdybym to podzielił na dwie książki, to uważam, że to byłoby takie, przynajmniej od strony tych liter, takie nieznośnie konceptualne, że to była tak tylko próżna zabawa, do niczego nie prowadząca, tylko to byłaby tak jakby, nie wiem, piosenka czy coś w tym stylu. Natomiast no, myślę, że dzięki temu połączeniu ona nabiera pewnego innego charakteru, ta książka. Natomiast opowiadania
spokojnie można by rozbudować nawet jakieś dłuższe historie. Sądzę, że duży potencjał w nich tkwi. Na przykład dwa opowiadania o gangu Głuchoniemych mogłyby być rozwinięte w całą powieść. No, myślałem o tym, że z takiej historii to można byłoby spokojnie zrobić film. No właśnie, albo scenariusz. Tak, tak. Ale co to za historia by była? No i nie wszyscy czytali książkę, więc... Ja przeczytam. Więc chodzi o historię związaną z moim ojcem. Treści tutaj zawarte są jakby wzięte z opowieści mojego ojca na temat tej historii i z akt IPN-u, które mój brat wyciągnął i no i dzięki temu miałem wgląd jakby od drugiej strony, jak to wyglądało. Chodziło o to, że może zacznę od tego, że mój ojciec jest osobą niesłyszącą i tak jak zresztą moja matka. No i w latach 50. Razem z innymi sześcioma niesłyszącymi no, postanowili uciec z tego kraju. To było nie do wytrzymania. To było w 54 roku. No i postanowili porwać samolot. Dzięki temu nie muszą się moczyć w odrze, ani złapać się na elektrycznych drutach na granicy. Nie chciałem, żeby te historie zostały, jakby ten ciężar wymyślania rozmaitych historii był zaburzony. Żeby jednak przynajmniej 70 czy 80% tych faktów było rzeczywistych. I oczywiście ja muszę tam pewne rzeczy wymyślić, bo nie wiem, czy tam rzeczywiście porucznik zapytał w ten sposób czy inny, tylko no dla jakby jasności przedstawienia danych historii. Natomiast starałem się nie naruszyć, czy nie przekłamać niczego, co wiem na ten temat. No i dlatego... To by nie musiało być o ojcu, przecież to tak, być o fikcyjnym. Tak, ale akurat wolę napisać, no, może indziej napiszę jakąś fikcyjną książkę o siedmiu głuchoniemych. No dobrze, to przeczytajmy. To spróbuj przeczytać połowę, przeczytaj połowę, a ja przeczytam drugą połowę. Tak, jeszcze pytanie, czy jako syn głuchoniemego ojca i głuchoniemej matki znasz język migowy? Tak, tak. No, kiedyś byłem tłumaczem języka migowego. O, to jest świetnie. Ja będę czytał, a ty od razu tłumaczę. Super. A jakby było afabulację i aliterację? No tak. Czyli po literce jednak. Tak. No nie istnieje takie słowo w języku polskim, afabulacja. Ale aliteracja istnieje. I, tak, ale nie wszystkie słowa są w języku migowym. Język migowy składa się z ideogramów i z daktylogramów. Ideogramy to są po prostu całe słowa, tak, które się pokazuje jednym słowem, jednym znakiem. Na przykład tramwaj. To jest powszechny, ale na przykład aliteracja jest bardzo rzadko wykorzystywana przez niesłyszących. No i, coś ty. Ale jak ktoś nie zna na przykład takiego słowa tramwaj, to oczywiście może przeliterować. Ale aliteracje się po prostu... Tylko literki. Tak, tak. No to samo jak imiona i nazwiska. A nie wiedzą, co to jest aliteracja? Niektórzy nie wiedzą. Jakby próbowali przełożyć słowo ideę aliteracji, to trzeba byłoby znaleźć jakiś taki powtarzalny schemat w języku migowym. Myślę, że można, no nie, nigdy się na tym nie zastanawiałem. W języku migowym też jest na przykład bardzo istotna twarz, czyli wszystko, co wyrażamy tutaj za pomocą akcentu, natężenia dźwięku, przyspieszenia, zwolnienia, to się wyraża za pomocą twarzy. Więc myślę, że ten rytm, bym powiedział, mimice, mógłby być uznany za aliterację pewnego rodzaju. Jakieś pół roku temu spotkałem niesłyszącego pod kościołem, który mi wręczył wiersz napisany przez siebie, bardzo rymowany, w zasadzie bardzo rozczulający. No dobrze, zostawmy na chwilę te rozważania. Poczytajmy o siedmiu głuchoniemych. Plan polegał na zgromadzeniu
pieniędzy. Przepraszam, może jednak ja przeczytam. Nie, ale... Rozczarowałem cię już. Nie, ale myślę, że... tak zastanowiłem się, może rozpocząłeś od plan polegał, natomiast przed plan polegał jest jeszcze wstęp do tego, co często może umykać czytelnikowi, bo jest tytuł i nad tytułem nieszczęśliwie jest to wyeksponowane. Ten wstęp czasami jest istotny. Nawet w górach, w Niłowce, nawet tam ziarno się zagnieździ i ze szczeliny wyciągnie witki. Takie ziarna i żelbeton mogą rozkruszyć. Tęsknota za życiem, za wolnością dotyczy też ludzi. To właśnie było przyczyną związania grupy przestępczej. 7 osób, wszyscy jak jeden uchoniemi. Opis oparty o relacje ojca oraz dokumenty IPN. Rok 1952-54. Plan polegał na zgromadzeniu pieniędzy. Krok następny to kupno biletów z napisem LOT. Dokądkolwiek, byle tam ich. Mózg operacji Ostaszkiewicz tłumaczy. Siądziemy, jak gdyby nigdy nic, tłumaczy mózg. Potem ja idę do pilota z pistoletem. Z pistoletem? Nas czym? Z długopisem? Dam pilotowi tę kartkę. Proszę lecić do Berlin, Anglia albo USA. Doskonale opracowany plan. Nikt nie miał uwag. Klawo jak cholera. Zadaniem Zbyszka było przygotowanie broni. Dobrze mu poszło z modelem tramwaju, więc skoro tramwaj zrobił, taki, że mucha nie siada, to i broń też. Czemu nie? Wytoczył rewolwer. Znowu, klawo jak cholera. No nie strzelający, ale z wyglądu jak prawdziwy. Pokaż. Jeden od drugiego brał, żeby podtrzymać. Poczuć tę ciężką obietnicę przygody. No i już byli bohaterami westernu. Siódmy wziął broń do jesionki i zaniósł do domu. Postraszył nim ojca i matkę, którzy niczego mu nie dawali, a szczególnie rewolwerów. Potem postraszył sąsiadkę, która też mu niczego nie dawała. Aż w końcu zaczął przekazać się krokiem Billa Brynnera z filmu 7 wspaniałych, szukając salonu, w którym można było wymierzyć sprawiedliwość. No co teraz, migali, jak już wszystkich 7 rzucono do celi? Nie martwcie się, zdusił wszystkich Więckowski. Mnie wypuszczą. Akurat wypuszczą. Głupiś. Ja głupi. Jak prawdziwy głupek. Zobaczycie, że mnie wypuszczą. Więckowski, Kazimierz, krzyczy wartownik. Przesłuchanie. Cisza. Więc znowu cisza. Tak, ty, chodź tu. Nie machaj łapami, tylko chodź. Nazwisko, rzuca oficer dochodzeniowy. Miga, że wszystko to wina Ostaszkiewicza, przekazuje tłumacz. Bardzo dobrze. Zapiszemy. Tadeusza Ostaszkiewicza, syna Jadwigi? Tak. Zacznijmy od nazwiska. Do złego namówił go Ostaszkiewicz, przekazuje znowu tłumacz. To później, do tego dojdziemy. Przekażcie mu, że to już zapisałem. Teraz potrzebujemy jego nazwisko. To Ostaszkiewicz. Jego nazwisko. Umie czytać? Umie. Oficer szeroko otwiera usta i pisze wielkimi kurfonami. Jak się nazywasz? Co on pokazuje? Mówi do tłumacza. Ciągle to samo, tłumaczy zakłopotany tłumacz. Ja mu... Niech powie nazwisko ojca. Wpada sprytnie na trop oficer. Twierdzi, że to nie jest wina ojca, że to Ostaszkiewicz. Przesłuchanie trwa. Więckowski obstaje przy Ostaszkiewiczu. Następny dzień. Proszę przekazać dokładnie, co mówię. Więc tak. Tłumaczcie. Więc tak. My wszystko już wiemy. Ale tłumaczycie? Tak, tłumaczę. Oni wszystko wiedzą. Dobrze. Musi zrozumieć, że są wymogi formalne. To znaczy, że każdy podejrzany musi podać swoje nazwisko, żeby zeznania były ważne. Tłumaczcie. Już przetłumaczyłem. No. Przetłumaczyliście dokładnie? Dobrze. A teraz ja mu pokażę 7 kurwa nazwisk. Niech pokaże palcem, które nazwisko jego jest. I nie chodzi o Ostaszkiewicza. Ostaszkiewicza mamy na widelcu. Ostaszkiewicza oni mają na widelcu. Co on tam miga? Nie rozumie, o jakie widelce chodzi. Nie wiem.
Mówi pewnie, że ukradli Ostaszkiewicz. Ostaszkiewicz lubi chodzić do baru, ma pieniądze, a mimo tego kradnie. Dnia trzeciego. Więckowski wciąż nie potwierdził nazwiska. Porucznik każe mu się rozebrać. Stoi Więckowski nago na betonowej podłodze. Czeka. Komisja spoziera swoim urzędowym okiem do gardła i do odbytu. Podejdzie do wagi. Nie rusza się. Niech podejdzie do wagi. Chcemy go tylko zmierzyć i zważyć. Nie rusza się. Jeden z milicjantów wyciąga pałę, a pała pokazuje, że zaraz komuś przyłoży. Wtedy aresztant Więckowski się porusza. Sam z siebie. Prosto do przodu. Nikt go nie dotknął. A on pada na pysk, na beton. Bez odruchu obronnego. Spróbujcie tak zrobić. Nie. Spróbujcie tak zrobić choćby na tapczanie. Ja próbowałem. To jest naprawdę trudne. Na tapczanie jest trudne. Mózg bandyty ulega wstrząśnieniu. Z nosa i ust leci krew. Tydzień później, a jednak jest w domu. No i to jest pierwsza część. Dalsza część nazywa się Sześciu Głupaniowych. To już nie ma odniesienia do filmu, tylko do przesłuchania w sądzie. Jak A do dziadka, tak B mi do babci pasuje. Nie ma bukwy bardziej babskiej niż B. B jest babą. Babą najbabszą. B jest babą, babą, babą. Na początku alfabetu stoi męski, szpiczasty Adam. Czarnobrewy albatros przemierzający oceany. Tuż za nim, i tak trzymać chłopaki, niby tyłem, Beata. Ona na straży, a ona mu swe rozbuchane porągłości obiecuje. Bogactwo tego świata i barok. Twardy jest nasz Adam, twardy, lecz raz po raz miętkość jakaś go najdzie. Aby zacznie słuchać i już, balety idzie, już odmacać babę musi, babę bożobochatą, rozbuchać ją, bajtnąć w bedy, rozwibrować, zwobracać, rozburdelić wręcz i w nóż. Potem znów leci na posterunek, czuwać, czuwać. Porządek, musi być. B, zwyobracane, nabiera wtedy powagi. Szczególnie cyt ma poważny, brzuch jeszcze większy. Bulgocą w nim różne różności. Bąble, banialuki, pękarty nienarodzone. Bo B, jak każda kobieta, jest ziemią żyzną, życia genezą. Cała calusieńka jest bio. Może w zbyt wzniosłe tony uderzam, wybaczcie, lecz dziś szedłem ulicą Gdańską i oto B, jako brama mi się ukazała. Brama pusta, jak brama futra, w której ni jednej ryby nie ma. Brama, w której żaden sępiący szluga bramin nie stał. Smutek i niedopełnienie w niej mieszkały. Szedłem więc, by pustkę wypełnić. Lecz cóż co, to mnie stamtąd wypędzono, a konkretnie wyjeżdżający Ford Transit z reklamą prezerwatyw na budzie. Mimo wszystko jakaś radość we mnie wstąpiła, jakaś lekkość w kroku. Choć jak mówią starożytni, omne animal post coitum triste. Czyli każde zwierzę jest po stosunku smutne. Błogosławiona litero B. Dobrze, że właśnie ty stoisz za strażnikiem alfabetycznej hałastry. Nie dałby sobie rady, wspomagany nawet kumplami z wojska. Ty się go wielką, wierną żywicielką, witaminą. B1, B2, B3. I tutaj jest dopisek. Byłoby zbytkiem nieścisłości nie wspomnieć o podwójnych B, spod podwójnych bliźniąt, a mimo wszystko męskich. Sprawdzone sobą, jak to krótko mówił poeta Białoszewski. No właśnie. B, takie kobiece, a Bogusław Bujała, symbol męskości znany. Przeczytam. Ja już no nie wiem. No, Brigitte Bardot, prawda? No tak, tak. Konkuruje. Ale właśnie, Wszystko takie skojarzenia, że tutaj pewne słowa się zaczynają na B, takie babskie, tak? Ale równie dobrze na B się zaczyna na przykład boks, BMW, tak, broń, broda, burdel i można powiedzieć, że to jest super macho. To No, oczywiście można znaleźć odwrotną, ale ja tego tak nie czuję. Bo ja powiedziałem, że
jest przefiltrowane przez moją wrażliwość. I ja to tak odbieram i tyle. Ale jak ktoś ma skojarzenie z niezwykłą męskością przed boksem, to nie mówię, że to jest fałszywe. Jasne, tylko pytanie moje jest takiej ogólniejszej natury, bo czy kształt litery tu jest decydujący, czy... To jest do wielu skojarzeń, brzmienie i miejsce... No, litery nie mają brzmienia. No, ale no, odpowiadają za brzmienie. I kształt, no, wielokrotnie tam pokazywany, jak litera A jest pewnego rodzaju katedrą, która może w postaci małej litery zmienić się w jakiś kłębuszek wełny, czyli może być zupełnie z innej... Tak, tylko czy wierzysz w to, że litery niosą ze sobą jakieś znaczenie? No tak, tak, wierzę w to. Że na przykład właśnie B jest kobiece, tak? Nie wiem, czy ogólnie we wszystkich kulturach, no ja posługując się ciągle językiem polskim, jednak obcując jako no, twórca no, pozwoliłem sobie na takie prawo, takie wniosek wyciągnąć. Wiesz, że litery są wtórne wobec głosek. To nie jest takie oczywiste. Znaczy ja się posłużę tutaj filmem takiego łódzkiego reżysera Wiśniewskiego, który zmarł w 30 którymś roku życia. W 81 roku zmarł i zrobił taki film, uważam, wspaniały film, a no, w ogóle zapomniałem o tym, pisząc tę książkę i wydając ją, bo tak to bym po prostu zadedykował Wiśniewskiemu tę książkę. Ten film nazywa się Elementarz. I dla mnie był bardzo istotnym filmem. W ogóle większość filmów pana Wiśniewskiego była niedostępna, szczególnie w latach 70., 80., w ogóle tego się nie widziało. Ja zdaje się, że widziałem to w Domu Kultury. W krótkim okresie wolności, tylko w 80 czy 81 roku. A to pokazuje naukę liter przez naukę alfabetu. Zresztą Wiśniewski kontaktował się z panem Falskim, który jeszcze wtedy żył. Falski to jest ten pan, który napisał nasz Elementarz. Na YouTubie jest. Mówi o tworzeniu liter, w jaki sposób się tworzy litery. Z jednej strony kamera wjeżdża w jakąś taką ponurą ulicę i ktoś tam na przykład podnosi wiadro z węglem, załóżmy, nie pamiętam dokładnie, krzyczy A! Potem idziemy dalej tą kamerą, wchodzimy w jakąś otwartą jamę, która jest takim niby pokojem, w którym odbywa się stosunek i słyszymy B, 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 B. Potem idziemy dalej i następna osoba rzuca jakąś purą ziarno. I to jest ten początek tworzenia słów. Ale jest też druga forma. Oczywiście tam Wiśniewski nie zrobił tego przez cały alfabet, bo to rzeczywiście to byłoby bez sensu. To byłoby takie, no, tylko zaznaczył pewne elementy. Też lubił krótkie formy, 7-minutowe. Natomiast jest później ta druga część, kiedy stoi cała gromada ludzi, takich biednych, w jesionkach, w mokrych płaszczach i wszyscy na rozkaz mówią ten alfabet, ktoś mówi A i wszyscy. A, więc to jest jakby sprzężenie zwrotne. To nie jest zawsze tak, że od dźwięku się dochodzi do litery, ale również my musimy zobaczyć tę literę, żeby wiedzieć, że mówimy A. No i to jest właśnie cały czas to moje pytanie. Czy ty się bawisz, czy wierzysz, że ma, no tak, ma to, że M jest związany z macierzyństwem? Tak, no, tak. Dla absolutnie czystej zabawy to bym w ogóle nie robił niczego, bo równie dobrze można by pisać jakieś rymowanki. No ale to ciekawe, że język na poziomie brzmień niesie jakieś, twoim zdaniem, ja nie wiem jak jest, bo dowody są różne, prawda? No przykład po wydaniu tej książki gdzieś tam ktoś mi wyciął teściowo jakiś fragment z Gazety Wyborczej, dosyć sporego artykułu o właśnie tych związkach poszczególnych liter i znaczeń, które za sobą niosą. No, nie chciałem nawet podpierać się taką nauką, albo niczym tak.
ponieważ to nie jest moja rola tutaj. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto czyta tę książkę, bawił się, żeby dostrzegł coś, co może go zainspirować intelektualnie, ale przede wszystkim się bawił. Zamierzeniem było po prostu napisać każdą literę w innym stylu, w innym ujęciu. Nie wiem, językiem staropolskim, językiem technokraty, który tylko widzi po prostu świat poprzez przez siły, które działają na ten świat, językiem poety, językiem polityka na przykład. Ślady takiego myślenia są tutaj. Natomiast no, w późniejszym czasie, jak pomyślałem sobie, że ta książka powinna być w ten sposób połączona, to próbowałem jednak zaprzeć to. Ale no, to widać, jest tam na przykład przypowieść żydowska, jakiegoś mędrca. Natomiast i pewne rzeczy no, nie chciałem tak do końca zacierać, bo by po prostu tekst stracił na swojej wartości. Tak, ale na przykład on mówi, bardzo śmieszne to jest, zresztą jest masę tu dowcipnych fragmentów, ale on mówi, że ojciec nie wymawiał eś, tak? I zamiast Boguś mówił Bogu, więc ten bohater myślał o sobie jako o Bogu. Prawie że już się przyzwyczaił, był takim małym Buddą, ale Budda to... mieszka w Budapeszcie. No tak, dowcipne, ale za chwilę pada. A ja przecież nie mieszkam w jakiejś tam Rumunii. No tak, no bo jakoś dziecko to nie miałem dużej wiedzy o świecie. Coś tam słyszałem, że istnieje taki Budapeszt, ale mogłem mieć. Mogłem myśleć, że to jest w Rumunii, mogłem się pomylić. Tak, tak, właśnie o to chodzi, czy ten narrator to jest z pozycji dziecka pisana. Jeśli bym napisałem jedną książkę z pozycji dziecka, poetycką, i tam są te zdania, tak jak mówi dziecko. Nawet bym powiedział, bardzo się wstrzemięźliwie odnosiłem do rozmaitych pokus, żeby coś śmiesznego z tego było. No bo oczywiście dorosła osoba, która jest inteligentna, zawsze może coś tam wymyślić jeszcze bardziej śmiesznego i jeszcze bardziej i podkręcić. Ale tak dziecko nigdy nie podkręci tego. I ta książka Sznurowadła i nożyczki, która się zresztą twojej żonie podobała. Nie jest. No to właśnie tak została skonstruowana. Tutaj po prostu to byłoby wewnętrznie sprzeczne. To pisze jak dorosły, ale myśląc o tym, jak mogło na to dziecko patrzeć. Czyli jest jakby ten narrator jest jakby taki podwójny trochę. Językiem dorosłego odtwarzasz świadomość dziecka. Tak. I potem kolejne historie prowadzą przez biografię tego bohatera, który dorasta i język się, czy ta świadomość się trochę zmienia, prawda? Tak, już nie ma takiej rozpiętości, jakby tych nożyc, które się tak rozciągnęły między świadomość dziecka a świadomość dorosłego, tylko już jest na samym końcu, jest to już zamknięte nożyce są i dotyczy to śmierci. No i takich już zupełnie bezpośrednich przeżyć, bez jakby bez specjalnego dystansu. Tylko dystans jest, no zawsze musi być dystans, bo się pisze literaturę, więc to nie jest czysta emocja. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z opakki, bo sam ją zrobiłem. Zdjęcie powstało w Dosze, w meczecie. No i danie oddaje po prostu sytuację piszącego. Że to są tak jakby olśnienia pewnych liter. I żeby zachować jednak tę bajkę, to użyłem słowa fabulacja, ale nie do końca, ponieważ to jest jest czymś przeciwnym do fabulacji, ponieważ jest to oparte na rzeczywistych wydarzeniach, których nie starałem się naruszyć za bardzo jakimś bajecznieniem. Wprowadziłem nowe słowo. Czy ono się przyjmie w historii literatury? No zobaczymy. No. Jak teraz pisujemy afabulację, to nie występuje w internecie, to nie występuje nic innego, tylko moja książka.
Gratuluję. No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam o ten bank. Ja jestem osobą wprawdzie niewrażliwą na niuanse, bym powiedział, kolorystyczne i graficzne, ubolewam, ale jestem osobą muzykalną. Bank nie jest w ogóle muzyką. To nie jest zjawisko muzyczne, to jest zjawisko socjologiczne. To jest zjawisko pewnej frustracji. Nic ten bank nie wprowadził poza pewnego rodzaju drobnym elementem, pewnego rodzaju zgrzytem, który ja sobie gdzieś tam słyszę w głowie. To jest jeden drobniuteńki element, który bank wprowadził. Więc kompletnie od strony muzycznej nie ma to nic wspólnego i jakbym traktował to jako muzykę, to... Znaczy nie traktuję tego jako muzykę. Natomiast dlaczego o banku? No bo akurat mój brat od połowy lat 80. obracał się w tym środowisku, znam to środowisko. Byłem przy powstawaniu tych 19 wiosen, przy tych kilku znanych bankowców łódzkich znam. No, w ogóle się tym nie interesuję, tylko znam ich jako kolegów. Odnosi się do tego, dlaczego próbowałem wypromować muzykę 19 wiosen. Na początku lat 90., kiedy powstawali, ponieważ miałem przeświadczenie, że na takim festiwalu mówiącym o sztuce są różne sposób kontrowersyjne zjawiska, które niekoniecznie muszą czerpać z historii dotychczasowej kultury i ją przekształcać, po prostu mogą być wręcz czymś przeciwnym zanegowaniem tej kultury. Oczywiście taki rodzaj negacji to po prostu tylko niszczy, ale gdyby ją ekstrapolować, czy gdyby to cała ta kultura była tylko niszczeniem, to byłoby bez sensu. Natomiast jeśli to jest jeden z elementów, to może pokazać artystom, ludziom, że coś może jest nie tak w wierszach, w muzyce, w literaturze, jeśli... No to jest jakiś sygnał i dlatego uznałem, że w tym festiwalu, w którym mieli występować poeci i Viola da Gamba, że obrazem Łodzi też jest, szczególnie takiej upadającej Łodzi, ja to wtedy wyjątkowo wyczułem, że ta Łódź zmierza do dna w tym 90 roku, że ten punk to będzie to, co pokazuje. No nie wszystko, co jest w Łodzi, ale to, co... Świat jest pełen paradoksów, bo tutaj Boguś nawiązuje do historii, którą opisał, naszego wspólnego występu w roku 90, który tutaj się pojawia pod koniec książki. Tam było kilka osób. Ja rzuciłem, nie do końca byłem przekonany, w ogóle mając te 20-30 lat mniej, nie byłem do końca przekonany swoich racji. Od razu odrzucono banków, więc natomiast żałuję, że po prostu nie przekonałem wszystkich. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że świat jest pełen paradoksów, bo ja głosowałem za zespołem jazzowym i teraz Boguś ma, nie wiem, 100, 200, 300, 1000 płyt jazzowych? Ponad 1000, a ja mam sporo płyt punkowych z kolei. No i tak to się dzieje. No dobrze. Ja byłem przeciwny muzyce jazzowej, bo mam wysokie wymagania względem tego. Ja lubię P. A potem musiałbym przeczytać teksty Marcina Pryta, czyli twórcy 19 wiosen, bo pozwoliłem sobie za jego zresztą zgodą umieścić te teksty. Cały opis na temat litery P zawiera się w jego tekstach, ale opis też tej litery zawiera się w trzech innych tekstach dotyczących sztuki i obserwacji na berlińskim Biennale. I cała litera P dotyczy oceny współczesnej sztuki. Tron Pana. Cztery druty zbrojeniowe osadzone na płycie chodnikowej. Dopatrywałem się nieumieszczonych przez artystę oddanych owego pana. Hucali lub siedzieli na ziemi. Obok chlapnięta pulpa betonu.
Możliwe, że symbolizowała może jabłko władzy, może pulpę betonu. Nie wiem. Działania niepotrzebujące rzemiosła, tylko koncept. Sztuka, której zawiadowcami są kuratorzy muzealni. Publika wsiada na dworcu w Dichon i ciągnie ich ten sztuczny pociąg do różnych dziur i innych, bezludnych wioch. Mijam właśnie w tym muzeum telewizor nadający szary szum za ileś tam tysięcy euro. Mijam wykładzinę przybitą gwoździami do ściany. W miejscu, które prawdopodobnie jest szatnią, leży mój polar. Zakładam go, lecz z niepewnością, czy nie naruszam delikatnej struktury czyjegoś przeżycia. Ale to w końcu mój polar. Odpinam rower od stojaka. Stojaka, który ma pogłębiać moje życie duchowe. Chociaż może przeciwnie, może ma spłycać. Po kilku machnięciach pedałami odzyskuję równowagę. Jadę do Sculpture Park, bo tam jest dalsza część Biennale. Dojechałem. Na razie jeżdżę w kółko. I w kółko pytam, gdzie to Biennale? Okoliczni mówią, no to chyba tu. No gdzie tu? Tu. No tu jest numer 17, a tam 28. No ale to tu. Ta bezsensowna rozpierducha to jest zamówienie Galerii Narodowej, które pieczołowicie zainstalowano. No byłem w szoku. Zupełnie jak ci Japończycy, którzy z taksówki wysiedli. Wysiedli, nie wiedząc co zrobili, usiedli. Usiedli na kupie gruzu. Ja też na tej porzuconej europalecie, bynajmniej w malarskiej. Siedzimy zdezorientowani. Po chwili zaczyna skrzypić. Co skrzypi? Skrzypi sztuczne skrzypienie palety. Spod ziemi. Niemieckie Ministerstwo Kultury ma niezwykle szeroki horyzont. Za miliony wydawane na takie bzdety dba o rozładowanie społecznych napięć. Mówi ci tak. Możesz żyć w syfie. Moralnym, socjalnym, ideowym. Możesz być nieuleczalnym paranoikiem. Ale jak zobaczysz w Galerii Narodowej znajome otoczenie, to wydaje ci się, że sam jesteś dziełem sztuki. Dajemy ci ramę. Ramę, przez którą możesz dopatrywać się piękna. Wszędzie. Tutaj też. I wszyscy będą widzieli ciebie w tej ramie. Masz prawo uważać się za piękny. Tron Pana i instalacja cegieł z parku rzeźby jest wizualnym odpowiednikiem punka. Anteny artystów całego świata wychwytują podobne idee. Ich sztuka wszelkimi siłami chce przedstawić prawdę. By owa prawda była niepodważalna i powszechnie zrozumiała, artysta musi odrzeć rzeczywistość ze wszystkiego, co niekonieczne. Zostaje brutalny szkielet. Ja widzę go nie jako świadectwo życia, lecz raczej śmierci. Mogę się mylić, ale tak to widzę. No, to jest jakieś nawiązanie do litery P, no bo to jest jakby kontynuacja. Tam z kolei w literze P szukam miejsca, gdzie odbywa się koncert w Berlinie, 19 wiosen. Wcześniej występowali na wielkim festiwalu, a potem w takiej w chlebie. I tam też szukałem na Brunnerstrasse, czy to jest numer 17, czy 29. To są jakieś analogie. Jedna z tytułów 19 wiosen nazywa się Piękno. Marcin Prydz zgodził się na publikację takiej, no, mimo naszej znajomości, tylko dlatego, że się tak długo znamy, pozwolił, że... Czy ja chciałam tylko taką rzecz powiedzieć z ogromnym zainteresowaniem. Przeczytałam tą książkę, była dla mnie niezwykłą ucztą intelektualną. Czytałam sobie ją wieczorami właśnie po kawałeczku, tak jak mówiłeś, bo rzeczywiście nie da się jej tak ciurkiem przeczytać. I dla mnie jako plastyka, ponieważ jestem plastykiem, zdziwi mnie to, że mówisz, że nie masz jakichś takich zdolności plastycznych, ponieważ ona dla mnie jest niezwykle plastyczna. Ona niesamowicie podziałała na moją wyobraźnię. No niesamowicie pobudza też wyobraźnię właśnie plastyczną, rysunkową i malarską. Także dla mnie ta książka była naprawdę niesamowitym przeżyciem. Bardzo za nią dziękuję. To się cieszę, ale ja też rozumiem... To wcale nie zaprzeczam moim słowom, bo ja na przykład widzę jakiś obraz i on mnie bardzo pobudza, ale ten artysta czasami nie ma nic do powiedzenia, bo to jest inne medium. Nic do powiedzenia w formie takiej, bym powiedział, intelektualnej. No może intelektualny, on w inny sposób ten intelekt przedstawia.
Ale chciałem powiedzieć, że te okładki tomików poetyckich, książek, ja tu akurat nie widzę okładki tej książki, ale jakby literaci mają przywiązują małą wagę właśnie do okładek. Okładki książek poetyckich czy prozaicznych są po prostu słabe, źle wykonane. W większości oczywiście. To są sobie projektaci. Nie, bo nas nie zatrudniają po prostu w tej chwili do tego, no to jest ten problem. Tak, albo nie wiedzą. A ta moja książka, do której ty robiłeś, też była słaba? No zrobiłbym ją trochę inaczej teraz. A gorzej czy lepiej? Lepiej. Inaczej. Lepiej. W ogóle sięgnąłeś po 100 historii, przytoczyłeś 100 całości zamkniętych i mówisz, że zdecydowana większość albo praktycznie wszystko jest oparte o fakty, które są jakoś tam przefiltrowane przez ciebie. Tak. No i rozumiem, że w jakimś stopniu popularyzowany. Ja jeszcze nie czytałem, tak? Czekam, żeby ci się kupić i przeczytać spokojnie. No, jest fajna. Powiedz może, spotkałeś się już z kimś, kto stwierdził, ej kurde, to było inaczej. Wręcz przeciwnie, no. Mój brat przeczytał całość tej książki, no i powiedział, no tak, to jesteś stały ty. Znam wszystkie historie dotyczące mojej babci i dziadka. Ma zupełnie inny pogląd na rozmaite rzeczy, ale nie zakwestionował niczego. A czy znaczy, że ta afabulacja to jest próba nazwania pewnego gatunku? Nie, no, gatunku nie, ale akurat jest przypisane do tego, ponieważ aliteracja jest oczywista tutaj, prawda? Ponieważ książka składa się z dwóch warstw przeplatających się, istotne jest, żeby dać czytelnikowi sygnał, że to jest jakby w dwóch wymiarach się dzieje ta książka. No mogę nazwać fabulację, ale mówiło, że nieprawdę, ponieważ to nie są wymyślone historie, to są tylko opisane historie, więc uważam, że słowo a, że w sumie afabulacji zawiera się i bajka, i zaprzeczenie tej bajki, czyli prawda. Dziękuję bardzo, dziękuję.